miasta, czy też zamieniają się ze spółdzielnia miastem, albo zamieniają się w tereny pagienne, w zależności od tego, jaki jest poziom wód gruntowych. Tam, gdzie poziom wód gruntowych był niski, mamy ze spółdzielnia miasta, tam, gdzie był wysoki, tej pompy drzewostanowej zabrakło. Powodzenie się nie zgadza, uśmiechnęła się Antonina. Wpisali mu 1913. Nie tylko wielkim zwycięzcą, ale przyszłością Francji i Europy Zachodniej. Rozmowy niedokończone na temat przenoszą się w inne miejsca i przenoszą. Nie będziemy ich zapraszać. I to, żeby się dobrze przygotować do zamachu. No cieszymy się, że Polska jest wolna od tak dramatycznych wydarzeń. Przypomnijmy, że naprawdę przygotowywaliśmy wiele dużych imprez, które były obarczone ryzykiem, prawda? Były Światowe Dni Młodzieży, wielka impreza, gdzie przyjechało do Polski ponad milion gości, był szczyt NATO, a mimo to wszystko w naszym kraju odbyło się bez jakichkolwiek tutaj dramatycznych wydarzeń. Panie ministrze, w zasadzie na kilka godzin przed zamachami w Barcelonie i w Cambrils na twitterowym koncie Parlamentu Europejskiego umieszczono kilkuminutowy film, który mówi, że migranci i uchodźcy powinni inspirować Europejczyków. Czy to już jest jakieś uśpienie, czy to jest takie polityczne, jak mówi też Ryszard Czarnecki, polityczne samobójstwo polityków z Europy Zachodniej? Kanclerz Merkel chce przyjmować kolejnych imigrantów, chce wyasygnować kolejne pieniądze na nich, a jak coś nie pójdzie, to znowu będzie mechanizm lokacyjny w poszczególnych państwach i znowu Komisja Europejska z panią kanclerz będą na nas naciskać. Ja mam wrażenie, zgodnie z tymi wszystkimi opiniami, że to jest element samobójstwa, jakie w tej chwili popełnia Unia Europejska. Ci politycy zacietrzewieni swoją ideologią politycznej poprawności nie dostrzegają polityki przyczyn i skutków. Czy odpowiedzialny polityk, podejmując decyzję, powinien ocenić skutki swojej decyzji. Prawda jest taka, że wspomniane przeze mnie islamskie dzielnice, getta islamskie, które są później radykalnego islamu, które niestety przyczyniają się, ten brak choćby polityki asymilacji tych ludzi, przyczyniają się do tego, że ten radykalny islam ma możliwość działania na terenie Unii Europejskiej i dokonywania również tych krwawych zamachów. To wszystko jest skutek pewnej polityki, która jest prowadzona od rewolucji 68 roku, właśnie polityki multikulti, polityki otwierania się na przedstawicieli innych cywilizacji. Różne są teorie na przyczyn tej polityki, bo prawdopodobnie tutaj też niemałą rolę odgrywają środowiska antychrześcijańskie, które chcą w wyniku swojego zacietrzewienia ideologicznego, liberalno-lewicowego zniszczyć chrześcijaństwo w Europie, zniszczyć, osłabić jak tylko się da. I oczywiście jesteśmy poddawani polityce laicyzacji, polityce politycznej poprawności, lewicowej, terrorowi tej polityki, prawda? I ta polityka, choćby ideologia gender, niszcząca rodzinę i tradycje, polityka, prawda, którą można by było ocenić jako polityka, prawda, tęczowej flagi, ale jednocześnie mimo tego, że te środowiska lewicowej, liberalnej lewicy powinny zdawać sobie sprawę, że to jest krótkowzroczna polityka i za kilkadziesiąt lat ta polityka dopadnie dzisiejszych twórców, właśnie tych środowiska lewackie, ale żeby ochronić chrześcijaństwo, żeby zniszczyć chrześcijaństwo, zaprasza się do Europy przedstawicieli cywilizacji, która niestety, jeżeli chodzi o radykalny islam, po prostu walczy z chrześcijaństwem, które uważa chrześcijaństwo i Europę o korzeniach chrześcijańskich za odwiecznego wroga i rywala.
robi się to po to, żeby zniszczyć po prostu tą Europę, jaka była przez ostatnie 20 wieków. Tylko, że no, wszyscy mamy tego skutki. Mamy tego skutki, przekonujemy się, co oznacza tak naprawdę ten sposób, prawda, zapraszania kolejnych imigrantów. Tu jest też problem, o których już mówiliśmy wielokrotnie na antenie Radia Maryja, choćby struktury społecznej tych osób, które do Europy przybywają, bo wbrew temu, co pokazuje się w realnych mediach, to nie są zapłakane dzieci, tylko no zdecydowana większość tych osób to są młodzi mężczyźni. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze polskiej, chrześcijańskiej jest tak, że kiedy mamy wojnę, kiedy mamy dramatyczną sytuację, to ratujemy kobiety i dzieci, tak? Osłaniamy kobiety i dzieci. No tu jest zupełnie inaczej. Kobiety i dzieci zostają na wojnie, zostają w zgliszczach, a do Europy pełnej dogodnych zasiłków ruszają młodzi mężczyźni. No, to jest tak naprawdę postawione na głowie i jeszcze raz wracam do tego pytania, w imię czego się to robi i czy politycy, którzy podejmują tę decyzję, dostrzegają, że tak powiem, element kluczowy w polityce, czyli przyczynowo-skutkowy. Że tu jest chyba kłopot. Tu jest ogromny kłopot, ale no niestety, jeżeli się uprawia politykę zacietrzewioną politycznie, zacietrzewioną ideowo, to takie mamy skutki. Ja pamiętam, byłem kilka miesięcy temu w Madrycie na wizycie oficjalnej w ministerstwach zagranicznych i widziałem wielki napis na głównym placu Refugees Welcome. Uchodźcy witamy, tak samo w Barcelonie. No i chwilę później właśnie Barcelona padła ofiarą strasznych zamachów. To jest po prostu wojna cywilizacyjna. To jest tak naprawdę testowanie, na ile słaba jest nasza cywilizacja i dlatego no, nasz rząd w sposób tak zdecydowany chce pomagać tym, którzy naprawdę padli ofiarą wojny. My chcemy pomagać. My przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych już na pomoc w obozach na granicy tych działań wojennych, na terenie działań wojennych, choćby w Syrii, bo chcemy tym kobietom, dzieciom, poszkodowanym ludziom, którzy stracili dobytek, pomóc. Natomiast te młode osoby, młodzi mężczyźni, którzy nielegalnie przekraczają granice i chcą tutaj przyjść, nie do pracy, oni chcą tutaj przyjść, uzyskać zasiłki. To jest tak naprawdę coś, co jest całkowicie nieakceptowalne. Nie rozumiem, dlaczego te osoby mają dostawać wyższe zasiłki niż ciężko pracujący obywatel Unii Europejskiej w Polsce i na to po prostu się nie zgadzamy. A to, że Unia Europejska będzie próbować wywierać na nas presję, to, że niestety w naszym kraju znajdują się też środowiska, które wspólnie z Unią Europejską chcą nakładać kary na Polskę, naciskać na Polskę, żebyśmy się ugięli i żebyśmy dokonali też pewnych rzeczy, które są nieodwracalne, bo odpowiedzialny polityk powinien się też uczyć na błędach innych. Jeśli Francja, Niemcy w latach 70. popełnili straszny błąd i zaprosili do swojego kraju rzesze osób. I no, umówmy się, z Niemcami możemy się zgadzać lub nie, ale na pewno się wszyscy zgodzimy, że Niemcy to jest kraj poważny, który jak się za coś bierze, to po prostu wszystko jest zrobione od początku do końca profesjonalnie. Tam mówimy wszyscy niemieckie samochody i także wszystko jest dobre. Czego tam rzeczywiście jest to kraj poważny. Jeżeli ten poważny kraj nie był w stanie przeprowadzić skutecznej polityki asymilacyjnej, to oznacza, że po prostu tej skutecznej polityki asymilacyjnej prawdopodobnie nie da się zrobić. Ta Polska na pewno tutaj też nie jest w stanie tego skutecznie zrobić. Dlatego my po prostu chcemy pomagać tym, którzy są
naprawdę w potrzebie i którzy ucierpieli w wyniku strasznych działań wojennych i którzy najczęściej chcą wrócić do swojego domu po zakończeniu działań wojennych, a nie ruszać gdzieś na drugą część świata, na drugi koniec świata i żyć zasiłków. Nie, oni chcą wrócić do domu. Każdy, który naprawdę jest uchodźcą wojennym, chce po prostu po działaniach wojennych, po ich zakończeniu wrócić do domu. Panie ministrze, a co by pan powiedział Komisji Europejskiej, która wszczęła procedurę związaną z tym, że Polska, Węgry, Czechy nie przyjmują tych tak zwanych uchodźców. Ta procedura już została wszczęta. No i we wrześniu ten mechanizm relokacyjny, on ma być tutaj weryfikowany. No ale Komisja Europejska mówi zaraz, ale przecież premier legalnie wybranego rządu, Ewa Kopacz, zgodziła się na to. Faktem, że zdradziła wtedy wspólnotę Grupy Wyszehradzkiej, bo inne były ustalenia wewnątrz wspólnoty, a co innego Ewa Kopacz pod wpływem Brukseli zrobiła, ale to jest jakby wewnętrzna sprawa Grupy Wyszehradzkiej, ale premier podjęła decyzję, że przyjmujecie uchodźców. Jest kontynuacja rządu. W związku z tym miejcie pretensje do Ewy Kopacz, miejcie pretensje do ówczesnej władzy, a nie do Komisji Europejskiej. My chcemy zadziałać demokratycznie. Ja rozumiem, że Komisja Europejska ma specyficzne podejście niekiedy do demokracji. Wszyscy pamiętamy słowa pana Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, który już wiele miesięcy temu powiedział znamienite słowa, że dziwi się, że niektóre rządy narodowe tak tkliwie wsłuchują się w głos swoich wyborców, swoich obywateli, prawda? Znaczy, to było wypowiedzenie tak naprawdę posłuszeństwa mechanizmowi demokracji. W mojej opinii tego typu sposób myślenia po prostu jest pogardliwy dla demokracji. Otóż my chcemy realizować nasz rząd, tak? My chcemy realizować to, czego chcą nasi obywatele. W 2015 roku tak naprawdę już była dyskusja o tym, czy mamy zapraszać islamskich imigrantów do Polski, czy nie. Obywatele, Polacy jednoznacznie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, na ugrupowanie, które powiedziało, że nie będziemy ich zapraszać. I to jest głos społeczeństwa i my po prostu chcemy realizować to, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej. My chcemy po prostu być rządem demokratycznym, rządem, który realizuje to, czego chcą obywatele. Na tym polega demokracja i po prostu nie zaprosimy tutaj islamskich imigrantów i koniec. I taka jest nasza opinia. Tego chce naród, tego chce społeczeństwo, a my po prostu tylko realizujemy to, czego chce społeczeństwo, bo w Polsce jest demokracja, wbrew temu, co niekiedy właśnie tam w Europie się sugeruje. No właśnie u nas jest demokracja, właśnie u nas się wsłuchuje w głos społeczeństwa. Co ciekawe, na Zachodzie też społeczeństwa są przeciwko zapraszaniu kolejnych islamskich imigrantów, ale mimo to ich się zaprasza, bo tam najwyraźniej nie zawsze z tą demokracją jest dobrze z tego wniosek, skoro się ignoruje głos obywateli. Czyli tutaj... Jeżeli imigranci to jest takie dobro, ci islamscy imigranci, to dlaczego Unia na siłę chce wcisnąć ich także do Polski? Przecież jeżeli to jest takie dobro, to proszę bardzo do innych krajów. No, ale jakoś na siłę chcą nas uszczęśliwić, tak? Bo być może to nie jest to takie wspaniałe. Czyli tutaj twarde nie polskiego rządu, panie ministrze. I na koniec jeszcze jedna sprawa. Jak dowiaduje się portal wpolityce.pl, Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bliskie decyzji, by sprawę Fundacji Otwarty Dialog, to jest ta fundacja, która publikowała za sprawą szefa Rady Fundacji Bartosza Kramka materiał, który postulował wyłączenie rządu, sparaliżowanie państwa. Fundacja Otwarty Dialog, czy zostanie przekazana decyzja do prokuratury? Minister Spraw Zagranicznych jest ministrem właściwym do nadzoru nad tą fundacją. To prawda, minister jest właściwy do nadzoru, aczkolwiek jest to fundacja, nie jest to fundacja podległa ministerstwu, to jest fundacja niezależna, przynajmniej oczywiście od rządu polskiego, ale która wpisała sobie taki nadzór do statutu. To jest fundacja, tam internauci wynajdywali różne bardzo interesujące powiązania między innymi z panem Soroszem. Czytałem takie publikacje
ta sprawa ma, myślę, drugie dno, ale poczekajmy tutaj na decyzję pana ministra Waszczykowskiego, który wraca niedługo do Warszawy i on decyzję podejmie, ale myślę, że będą one bardzo zdecydowane, dlatego że no nie ma miejsca dla fundacji, która po prostu chce podważyć demokratyczny porządek w naszym kraju i instruuje, jak zrobić w Polsce Majdan, czyli przypomnijmy po prostu zamieszki w celu obalenia, w przypadku Polski obalenia demokratycznych władz wybranych przez Polaków. Bardzo dziękuję. Pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, chora, wiara, w sercach naszych nasz nam dala. Powstańcie z mocy, kucha wzywa. Obudź się, Polsko, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, kolor wiara, w sercach naszych nasz nam dala. Powstańcie z mocy, kucha wzywa. I nasz kolejny gość, pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle. Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże. Panie pośle, we Francji, w której trwa nieprzerwanie stan wyjątkowy, kolejna tragiczna stamtąd informacja. Na razie nie wiadomo, nie znamy motywów działania sprawcy, ale jedna osoba zginęła, jedna ranna po tym, jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe. Czy to już jest taka seria, do której przywódcy europejscy no będą oczywiście składać kondolencje, będą zapewniać na Twitterze, że nie damy się złamać, a kolejne samochody będą w Europejczyków wjeżdżać tu i ówdzie? Niestety wszystko na to wskazuje, że kolejne miasta, kolejne zamachy to nie są zamachy ostatnie. To się będzie przemieszczać po Europie i wydaje się, że to zjawisko będzie się nasilać, ponieważ także państwo islamskie, jego terytorium się jednak kurczy. Coraz więcej informacji z Iraku, z Syrii jest takich, że bojownicy tego państwa już nie widzą szans na obronę dotychczas zajmowanych terytoriów. Przenoszą się w inne miejsca i przenoszą się także do Europy Zachodniej, bo część z nich to są ludzie, którzy mając obywatelstwa niektórych krajów zachodnich wyjechali do Syrii czy do Iraku walczyć w szeregach państwa islamskiego i teraz chcą tam wracać albo już wrócili. Więc wydaje mi się, że niestety to będzie się nasilać i Francja rzeczywiście tu jest przykładem takiego kraju, gdzie prawie dwa lata temu wprowadzono stan wyjątkowy. To pozwoliło ograniczyć prawa obywatelskie, ale bardzo często mimo tego w tym kraju zdarzają się właśnie te zamachy terrorystyczne. Już nie tak brutalne i na tak wielką skalę, jak to się działo swego czasu w Paryżu czy w Nicei. Te zamachy są, można powiedzieć, że skromniejsze, ale mają ogromną siłę rażenia, bo tak naprawdę zamachowcom nie chodzi często o to, żeby zabić jak największą ilość ludzi, tylko żeby przestraszyć jak największą ilość ludzi. I to widać gołym okiem. Wiele, to znaczy miasta francuskie już coraz częściej wyglądają jak twierdze. Te słynne deptaki są blokowane wielkimi blokami bezbetonowymi, aby nie mogły wjeżdżać tam samochody. Jest coraz więcej ograniczeń. Dowiadujemy się o zdarzają się sytuacje, że na dźwięk tłuczonego szkła czy przewróconego jakiejś metalowej konstrukcji ci ludzie w popłochu uciekają. Widać, że te
terroryści osiągnęli swój cel. Europa już nie żyje tak, jak żyła wcześniej, tylko żyje zwyczajnie w strachu i najczęściej to dotyczy tych wielkich aglomeracji odwiedzanych także licznie przez turystów. Ale osiągają cel dlatego, że tak zwane elity europejskie w zasadzie nie potrafią wyciągnąć takiego związku przyczynowo-skutkowego z tego, co się dzieje. Tak, to prawda, proszę ojca, co więcej, coraz częściej politykom europejskim zdarzają się takie wypowiedzi, z których wynika, że do zamachów terrorystycznych mamy się przyzwyczaić, tak jak do innych zdarzeń, które czasami mają miejsce. Zupełnie niedawno świeżo wybrany, można powiedzieć, burmistrz Londynu użył takiego sformułowania, że Londyńczycy powinni się do zamachów przyzwyczaić. Wprawdzie to jest człowiek wyznania muzułmańskiego, ale wypowiedź jest szokująca. Myślę, że wspaniale, nie, to będą na standardy wyborcze. Jak będą ludzie mieli kartkę wrzucić do głosowania, to niech będzie takie hasło. Prosimy przyzwyczaić się do zamachów terrorystycznych. Tak, ja myślę, że rzeczywiście coraz więcej ludzi na Zachodzie jednak przeciera oczy. Widzi, że w Europie są także kraje, gdzie postępuje się jednak inaczej. Bo mamy coraz więcej sygnałów, że Polska jest postrzegana jako taki kraj, szerzej kraje Europy Środkowo-Wschodniej postrzegane jako takie kraje, które są bezpieczne, które prowadzą bardzo rozsądną politykę imigracyjną i wewnętrzną. Te wakacje były pełne ofert w Paryżu, w Londynie, w innych krajach, gdzie sugerowano nie wyjazd właśnie te miejsca, które są bardzo często odwiedzane, tylko właśnie wyjazd do Polski, na Słowację, do Czech czy na Węgry. Więc myślę, że ludzie na Zachodzie jednak coraz częściej dostrzegają, że to, co im się serwuje zarówno w mediach, jak i przez większość polityków, ta polityczna poprawność prowadzi do absolutnej zguby. I myślę, że za jakiś czas to będzie widoczne w wyborach. Proszę, bo ojciec zapewne to dostrzegł, bo to jest informacja ostatnich paru dni. Minęło 100 dni prezydentury pana Macrona we Francji, okrzykniętego, można powiedzieć, nie tylko wielkim zwycięzcą, ale przyszłością Francji i Europy Zachodniej. Zaledwie po 100 dniach, czyli 3 miesiącach tego prezydenta wykonywania czy sprawowania tej funkcji, jego notowania, czy 60 aż 62% Francuzów uznaje, że to jest fatalna prezydentura. Tak, czyli 2 na 3 uznaje za fatalną prezydenturę prezydenta Macrona. Niektórzy zastanawiają się, kiedy uderzy w Polskę, żeby poprawić sobie notowania, ale stacje liberalne w Polsce, prywatne, mówią, że dlatego tak jest, bo nie zdołał pozyskać skrajnych skrzydeł, czyli 2 na 3 Francuzów zdaniem tej stacji to są właśnie te skrajne skrzydła. No właśnie, i proszę ojca, i tu w tym przypadku wystarczyło zaledwie 3 miesiące, żeby ten wielki balon napompowany w kampanii wyborczej pękł. Ludzie widzą, że to było pustosłowie, że to jest oczywiście telewizyjny, przystojny, sprawny, stosunkowo młody człowiek, ale tak naprawdę nie ma on nic Francuzom do zaproponowania. To, co oferował w swoim programie, nie jest realizowane. Co więcej, Francuzi nie są bezpieczniejsi, tylko wręcz przeciwnie. Więc to może, ja oczywiście nie przypuszczam, że Macron po takich notowaniach zrezygnuje ze swojego stanowiska, ale moim zdaniem już w następnych wyborach Francuzi tak łatwo omamić się nie dają. I tego rodzaju procesy odbywają się we wszystkich zachodnich
zachodnich krajach. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że rzeczywiście kraje Europy Zachodniej i przywódcy starają się zamykać oczy na te zjawiska i ciągną te swoje kraje i narody w przepaść. A otwierają oczy i języki, panie pośle, o Polsce, mianowicie Komisja do Spraw Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, czyli w zasadzie wyczerpuje wszystkie te przymioty, o których powinno się rozmawiać, na przykład w związku z Marsylią, z Barceloną, z nożownikiem, z dwoma nożownikami, tak, w zeszłym tygodniu, z Niemczech, z Francji. O tym powinno się rozmawiać na Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich, bo ludzie normalnie nie mogą wyjść na ulicę, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, czyli właśnie wszystkie służby, a Parlament Europejski ma debatować z oczywiście Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce do 31 sierpnia, nomen omen. Tak, dokładnie tak. Zresztą te obrady, ten punkt agendy komisji został ustalony jeszcze przed wakacjami, ale nic nie wskazuje na to, żeby on został zmieniony. To jest wynik niestety presji posłów, europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy należą do największych w parlamencie europejskim, ale także liberałów Verhofstadta. Wprawdzie Nowoczesna nie ma europosłów w Parlamencie Europejskim, no ale należy do tej grupy politycznej. No i Verhofstadt i jego ludzie co jakiś czas inspirowani z Polski domagają się kolejnej debaty, więc ta debata zapewne się odbędzie. Ja wprawdzie nie jestem członkiem tej komisji, ale jakiś czas temu byłem właśnie na jej posiedzeniu. Był tam właśnie Franz Timmermans. Tak naprawdę to posiedzenie, czy ten punkt obrad nie jest konkludowany żadnymi ustaleniami. No właśnie, Timmermans z reguły powtarza to, co mu dostarczono z Polski, ale nie polski rząd, tylko właśnie posłowie Platformy, czy też posłowie z grupy Verhofstadta. Posługuje się tego rodzaju wiedzą. Często nawet dokładnie nie wie, jak wyglądają kolejne akty prawne, w sprawie których ci posłowie protestują. No i z reguły mówi o ewentualnych sankcjach. Na tym posiedzeniu, w którym uczestniczyłem, mówił o tym słynnym artykule 7 i jego uruchomieniu, no ale później dowiedzieliśmy się, że z oczywistych względów procedowanie i próba pozbawiania Polski głosu na forum Rady Europejskiej no nie jest możliwe, bo nawet przy tym, kiedy Polska nie będzie w tej sprawie głosowała, przeciwne będą Węgry, a potrzebna jest jednomyślność, więc ta sprawa upadła. Więc teraz zapewne będzie się mówiło o innych procedurach karania Polski, być może kierowaniu kolejnych spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przypominam, że we wrześniu będzie wpatrywana przez ten Trybunał sprawa Puszczy Białowieskiej i Kornika Drukarza. Więc no właśnie, komisja, pewnie i za chwilę Parlament Europejski we wrześniu być może będzie znowu zajmował się Polską w sytuacji, kiedy w krajach Europy Zachodniej no mamy do czynienia z tymi dramatycznymi wydarzeniami, zamachami, których nie ma końca. Nie ale podkreślmy, że to jest, tak jak pan mówi, inspiracja płynąca od strony tak zwanej opozycji totalnej, która no też zdaniem niektórych internautów zaczyna po prostu przypominać piątą kolumnę. Domyślam się też, panie pośle, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i kto tam jeszcze zejdzie w końcu też z końcem sierpnia, bo i wakacje się kończą, z dzikich plaż, no i znów rozleje się na ulicy. Tak, proszę ojca, no ta strategia kiedyś podana przez przewodniczącego Schetynę, ona jest konsekwentnie realizowana, to jest ta ulica i zagranica. No, ulica trochę osłabła, bo jest ten okres wakacyjny, więc nie ma chęci
prywatnych do chodzenia po ulicach, nawet w Warszawie. W związku z tym ten wątek zagranicza został i on cały czas jest realizowany z tą krótką także przerwą na wakacje w Parlamencie Europejskim, więc w końcu sierpnia, z początkiem września ruszy ze zdwojoną siłą. Proszę ojca, ta strategia będzie realizowana dalej, bo ona jest z punktu widzenia posłów opozycji najłatwiejsza. No, gdyby chcieć poszukiwać czy odzyskiwać wyborców tutaj w Polsce, czy pozyskiwać nowych, to trzeba by merytorycznie próbować oceniać pracę rządu Prawa i Sprawiedliwości, wytykać ewentualne błędy. Ale też dawać swoje propozycje, bo tak, nie tylko krytykować, tego, ale też tak jakiś program przedstawić ludziom. No co my chcemy, jak z wiekiem emerytalnym, jak z imigrantami, jak z tym, z tamtym, z siamtym. No powiedzcie, dajcie alternatywę. Socjalnymi, jak z budownictwem mieszkaniowym dla ludzi młodych. No rzeczywiście z punktu widzenia partii rządzącej, czy większości parlamentarnej, takie rozwiązania i z punktu widzenia interesów naszego kraju, takie rozwiązania byłyby znacznie lepsze, gdyby opozycja weszła na ścieżkę takiej merytorycznej, konstruktywnej krytyki poczynań rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bo rzeczywiście w takiej dyskusji merytorycznej rodzą się w takim nawet zwarciu, czasami konflikcie, rodzą się rzeczy lepsze, tak? Możemy nie popełniać błędów, uniknąć jakichś błędów, coś poprawić przed wprowadzeniem tego w życie. Ale tego od 2 lat, proszę ojca, nie ma. No jest właśnie próba realizacji tej strategii, czy realizacja tej strategii ulica i zagranica i atakowanie fundamentalne, z pozycji fundamentalnych, wszystkiego, co robi ten rząd. No doskonałym przykładem jest ta sprawa tych strasznych skutków tej nawałnicy w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przecież rzeczywiście rząd wykonał tu nadzwyczajne ruchy, zwiększył pomoc finansową, skierował tam wojsko. Rzeczywiście dwoi się i troi, żeby stara się pomóc tym ludziom i ta pomoc rzeczywiście błyskawicznie, jak na polskie standardy, do tych ludzi spływa. I ta pomoc socjalna, i ta pomoc inwestycyjna, bo mówimy o 100 tysiącach na budynki gospodarcze i 200 tysiącach nawet na budynki mieszkalne. Wprowadzono rozporządzenie, które nie pozwala skrócić procedury administracyjne związane z przystąpieniem do remontu i odbudowę zniszczonych domów. Więc zrobiono wszystko, co można możliwe, co jest możliwe w ciągu jednego tygodnia. No, atakuje opozycja, atakuje już palichorza, atakuje ministrów, ale atakuje Bogu ducha winnych strażaków i żołnierzy, którzy ciężko tam pracują. To są rzeczy niepojęte, licząc na to, że na tym może jeszcze uciułać jakiś pół punktu wyborczego. No to pokazuje, że ci ludzie naprawdę chyba stracili rozum, jak to ładnie powiedział któryś z ekspertów. Oni czują się tak, jakby byli na urlopie od władzy, ale urlop kiedyś się kończy i do tej władzy chcą wrócić, no a tu ten urlop się przedłuża, więc rzeczywiście dostają jakiegoś, przepraszam za brutalność sformułowania, małpiego rozumu i starają się właśnie z tych pozycji fundamentalnych krytykować dosłownie, czy atakować dosłownie wszystko. Panie pośle, jeszcze jeden temat, mianowicie święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że Polska od zawsze była w Europie i tworzyła ją z dużo większym trudem, aniżeli ci, którzy przypisują sobie patent na europejskość. Chciałbym nawiązać do otwartego Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Kto tam sobie przypisuje patent na europejskość i co zobaczy tam Polak-Europejczyk?
No właśnie, to jest dom historii, który został otwarty w maju tego roku. Uczynił to już nowy przewodniczący parlamentu, pan Tajani. Ale tak naprawdę ojcem, można powiedzieć, założycielem, twórcą tego pomysłu, później jego realizatorem, jest Hans-Georg Pöttering, który był przewodniczącym parlamentu w latach 2007-2009, w tej pierwszej kadencji rozszerzonego parlamentu. To był, ja wtedy, tak się składa, także byłem europarlamentarzystą i to był człowiek, wydawało się, taki dosyć otwarty, przyjaciel Polski. On wtedy już wystąpił z tym pomysłem. Później w czasie drugiej kadencji ten pomysł był realizowany. Rzeczywiście trwało to sporo, adaptowano wielki budynek w sąsiedztwie Parlamentu Europejskiego pod potrzeby tego domu historii. No i po paru latach to muzeum zostało otwarte, no ale niestety powołano nawet Radę Programową. W tej Radzie Programowej znaleźli się reprezentanci wielu krajów, także Polska, no to rząd Platformy decydował o tym, kogo tam pośle. Niestety zawartość tej wystawy, tej prezentacji, no jest, ma się nijak do rzeczywistości. No jeżeli rzeczywiście jest takie sformułowanie mówiące o tym, że no, była w Europie taka religia jak chrześcijaństwo, ale na szczęście się już kończy, sugestią, że była przyczyną, nie wiem, wszelkiego zła w Europie. Jeżeli laureat Nagrody Nobla, pan Polak Sienkiewicz i jego dzieła są opatrzone etykietką na nacjonalistyczny, no to znaczy, że świat stanął na głowie. I co gorsza, proszę ojca, ten dom pewnie będzie punktem, który znajdzie się w agendzie odwiedzin grup, które posłowie zapraszają do parlamentu. Więc tym młodym ludziom tak będzie prezentować się historię. Mówię o tym ze smutkiem, bo to jest dosyć kosztowne przedsięwzięcie. Sama adaptacja i przygotowanie tego budynku kosztowało kilkanaście milionów euro. Utrzymanie tego rocznie to jest chyba 2 miliony euro. I tak generalnie no, jest tam prezentowana historia Europy, no, generalnie z punktu widzenia Niemiec. Widać, że Niemcy rzeczywiście na wszelki możliwy sposób starają się zatrzeć tę swoją historię jako historię właśnie katów i przedzierzgnąć się w ofiarę. To jest proces realizowany w wielu miejscach, no i Pöttering postarał się, żeby to Muzeum Historii Europy także tak wyglądało. Z tego co wiem, polskie MSZ przygotowuje takie daleko idące uwagi do tej prezentacji. Chcę bardzo mocno zwrócić na to uwagę, że to jest przeinaczanie historii z punktu widzenia Polski. Jest to absolutnie nie do przyjęcia. Miejmy nadzieję, pan przewodniczący Tajani, nowy przewodniczący parlamentu, no jest na tyle otwartym człowiekiem, że być może takie ostre stanowisko polskiego rządu w tej sprawie no będzie miało jakieś skutki i ta prezentacja w paru przynajmniej punktach zostanie zmieniona. Bardzo dziękuję. Pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, nasz gość. Dziękuję, panie pośle. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech opadnie kłamstwa mgła, powstać z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, lider naszych nasz pan daje. Powstańcie z mocy, Boga wzywa. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych nasz nam dar. Powstań, dziec, mący, kłóta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie
gdzie wszystko cenę ma. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Naszym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Panie pośle, pytanie o porozumienie, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło w sprawie szkolenia dla studentów w ramach Ligi Akademickiej. Jak to miałoby wyglądać? Kogo to obejmie? No i czy studenci mają się obawiać czy cieszyć? No, to porozumienie będzie obejmować oczywiście ochotników, tych, którzy są patriotami, czują potrzebę służenia ojczyźnie, ale również innych, którzy chcą przeżyć przygodę. Przecież wojsko to jest oprócz zaszczytnej służby, to również przygoda. I chcą przygotować swoje umiejętności, takie rzemiosło żołnierskie, tak, ażeby zostać żołnierzem rezerwą, żołnierzem wyszkolonym, który w razie czego, w razie potrzeby ojczyzny, żeby mógł realizować patriotyczne poczucie obowiązku, to jest oznaczone dla tych chętnych oczywiście, bo to będzie dotyczyło tylko ochotników. To jest jedna z bardzo dobrych inicjatyw Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ przez ostatnie 8 lat doprowadzono, przez poprzednie 8 lat za czasów Platformy Obywatelskiej doprowadzono do takiej oto sytuacji, że zarzucono szkolenie rezerw i tylko mieliśmy wojska operacyjne. Nie szkolono żadnych kandydatów na uzupełnienie. No przecież wiadomo, że żołnierze odchodzą. Na te zagrożenia są jednostki rozwijane. Do tego potrzeba przygotowanych ludzi. Nie robiono przez 8 lat kompletnie nic. I to jest jedna z tych inicjatyw, która z jednej strony da przyszłych żołnierzy ojczyźnie, a młodym ludziom pozwoli zrealizować swoje ambicje. No to już jakiś czas tak ludzie mówią, że no szkoda, że mężczyźni nie przechodzą jakiegoś konkretnego szkolenia, bo każdemu mężczyźnie by to się przydało. Ależ oczywiście, ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy sam przecież byłem oficerem, kiedy wszyscy młodzi ludzie przechodzili szkolenie wojskowe, to zasadnicze, i zawsze z zainteresowaniem, przyjemnością przyglądają się młodzi ludzie, którzy przychodzili często tacy zagubieni, nie potrafią nawet łóżka pościelić, a po tej okresie służby to był naprawdę ukształtowany mężczyzna, odpowiedzialny, bo wojsko uczy poczucia odpowiedzialności za innych, uczy umiejętności pracy w zespole, poświęcenia dla innych. To przez ten czas czynnej służby zasadniczej ci młodzi ludzie nabywali tych umiejętności, które im zostają na całe życie. Oprócz oczywiście niewątpliwie pierwszoplanowego tego obowiązku obywatelskiego służby ojczyźnie. Panie pośle, w związku ze skutkami nawałnic wojsko pomagało tym, którzy ucierpieli. Taką decyzję natychmiast po przesłaniu przez odpowiednich samorządowców podjął pan minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, ale pan minister, jak również wojsko, zwłaszcza Wojsko Obrony Terytorialnej, natychmiast spotkały się z krytyką totalnej opozycji. Jak pan, jako ten, który odpowiada za obronę narodową ze strony Sejmu, z ramienia ustawodawcy, jak pan patrzy na te ataki na ministra Macierewicza? Panie redaktorze, no, ja wiem jedno, i to bym tylko, że co by pan minister Antoni Macierewicz zrobił, to będzie to totalnie krytykowane przez opozycję. Dochodzi do takich absurdów, aż czasami trudno mi uwierzyć, jakie głupoty, bo inaczej tego nazwać nie można, mówić przedstawiciele opozycji, a szczególnie Platformy Obywatelskiej. No na przykład, że WOT to jest prywatna armia pana ministra.
No jeden przykład. Druga sprawa, proszę ojca, no, w tej chwili w Sejmie jest na ukończeniu ustawa, która zwiększa budżet obrony narodowej na lata. No wydawałoby się, że nie ma w Polsce nikogo, kto by przeciwko temu protestował. A okazuje się, że Platforma również to na komisji zrobiła awanturę, oskarżając pana ministra Macierewicza o jakieś bzdurne zarzuty, jakieś insynuacje dotyczące, co on ma na myśli. No, ojcze, no czasami mnie to się nawet to poniżej godności normalnego obywatela jest wchodzić w polemikę. Chociaż nie lubię używać takich określeń, ale pan minister Antoni Macierewicz zadziałał błyskawicznie, zadziałał tak, jak to przewidują przepisy. Wojsko bierze udział w likwidacji, no ale wojsko może w takich kwestiach pomaga, bo przede wszystkim na właściwe służby, czyli przede wszystkim strażnicy, policja, ale wojsko również zawsze chętnie i chronicznie włącza się takie akcje. I tutaj ja nie widziałem żadnej zwłoki w podjęciu decyzji, nie widziałem żadnej jakiejś takiej opóźnienia w działaniach żołnierzy. No, to jest kompletna kolejna awantura, która zaprzecza zdrowemu rozsądkowi i temu, co ludzie widzą w telewizji. To jeszcze jeden temat, jeśli pan pozwoli, choć stosunkowo odległy, jak na aktualności, za mniej więcej miesiąc Rosja, Białoruś przygotowują wielkie militarne ćwiczenia Zapad 2017. Eksperci mówią, że trzeba się tym ćwiczeniom bardzo bacznie przyglądać. Nawet na portalu CNN można było przeczytać zasadnicze pytanie autora, czy ćwiczenia na Białorusi mogą być przygotowaniem do wojny, i pisze: w Polsce, na Litwie, a szczególnie na Ukrainie, niektórzy obawiają się, że tegoroczne ćwiczenia Zapad mogą przygotować Rosji drogę do dalszych militarnych przygód. Czy Polska bacznie będzie przyglądać się tym, no nazwijmy to, ćwiczeniom? Każde ćwiczenia, które organizuje Rosja, są bardzo szczegółowo, pilnie monitorowane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. Bo jak pan pamięta, niektóre były tak osobliwie nazywane, że w zasadzie ćwiczono atak na przykład na Warszawę. Tak, oczywiście. To jest zasada polityki całej Putina, że usiłuje wywrzeć presję nie tylko na Polskę, ale na państwa NATO właśnie poprzez takie agresywne przygotowanie ćwiczeń, poprzez agresywną retorykę. To jest metoda, którą pamiętamy z czasów komunistycznych, którą Rosja putinowska kontynuuje. Musimy bardzo pilnie obserwować, wyciągać wnioski z tego szkolenia, bo to dla wojskowych to co oni ćwiczą, to są dane, które pozwalają również obserwować technikę, technologię, technikę i sposób przygotowania żołnierzy do ewentualnej wojny. I dlatego musimy to obserwować, kontrolować, patrzeć, co oni przygotowują. I myślę, że wnioski z każdych takich ćwiczeń są przekładane również na strategię działania naszych sił zbrojnych. Obserwujemy to i to jest również ważna informacja, to co oni wyprawiają. Natomiast na pewno te ćwiczenia to nie będą początkiem jakiegoś konfliktu zbrojnego. Po prostu Rosjanie co jakiś czas sprawdzają cierpliwość, sprawdzają, czy testują jakby zimną krew Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym również Polski. No musimy to również w ten sposób podchodzić do tego. Musimy monitorować to i patrzeć i
ewentualnie prognozować, jaki może być kolejny krok Putina. Ale to pokazuje także, że i to szkolenie ochotników, rezerwistów i Wojska Obrony Terytorialnej mają sens i to coraz większy sens w tym coraz bardziej jednak niebezpiecznym świecie, również w naszej części Europy, żebyśmy byli mocni sojuszami, ale też żebyśmy byli mocni sami, jak mówił kiedyś świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Tak, oczywiście, to jest niezwykle istotne, bo warto przypomnieć po raz kolejny, że poprzednia ekipa ustami na przykład szefa Berlinu, generała Kozieja, czy też innych polityków, że Polska żyje w czasie, w regionie, gdzie nam w przewidywanej przyszłości nie zagraża żaden konflikt. To mówili pół roku przed agresją na Krym, pół roku przed tym, kiedy Rosja połamała wszelkie prawa międzynarodowe. Świętej pamięci profesor Lech Kaczyński dokładnie to przewidział w 2008 roku w czasie wojny w Gruzji, że apetyty na Mińsku nie kończą się na samej Gruzji. Dlatego musimy to monitorować. Idziemy od teraz, w najlepszym kierunku. Z jednej strony zmieniamy ścisłą współpracę z naszymi sojusznikami, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. To jest najbardziej wiarygodny sojusznik dla nas. A z drugiej strony inwestujemy bardzo mocno w siły zbrojne i w ogóle zmieniamy filozofię funkcjonowania sił zbrojnych w Polsce, bo poprzednio to była armia taka, która miała służyć do tego, żeby tam gdzieś żołnierzy wysłać, żeby tam działali gdzieś daleko od nas, gdzieś, gdzie oczywiście też byli bardzo potrzebni, ale o tym, co będzie w kraju, to o tym nikt nie myślał. To taką mieliśmy władzę, dla której ta władza to była Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, to była władza, której interes, polska racja stanu, suwerenność, niezależność Rzeczpospolitej, to były puste słowa. Do tego nie ma już powrotu i rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazuje decyzjami, choćby właśnie dotyczącymi się wydatków na obronę, w ogóle bezpieczeństwa zewnętrznego, pokazuje, że nie ma powrotu do tej jakby chorej polityki. Dziękuję bardzo. Pan poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Jeszcze, proszę Państwa, jedna rozmowa z panem ministrem Janem Szyszko, ministrem środowiska, rozmawia redaktor Piotr Krupa. Panie ministrze, liczę, trwa jubileuszowa 50. konferencja wyjątkowa, zrzeszająca naukowców z całego świata. Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat. No jest to wielkie wydarzenie. Od 50 lat spotykają się naukowcy i debatują na temat najważniejszych problemów świata, jakie nękają społeczeństwo w układzie globalnym. To spotkanie poświęcone jest sprawom związanym między innymi ze sprawami klimatu, a tu Polska odgrywa wielką rolę, dlatego że Polska odegrała dużą rolę podczas 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu, gdzie podsumowano dotychczasową politykę klimatyczną i zgodnie ze stwierdzeniami Ojca Świętego Laudato Si stwierdzono, że w gruncie jeszcze prawie 20 lat od momentu ustalenia polityki klimatycznej, ustalenia konwencji klimatycznej się nie zmieniło, a mianowicie te problemy, które istniały w roku 1992, a więc podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro występował nadal, a więc następuje i wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i pogarszają się warunki wodne, ludzkość cierpi na brak dobrej wody, pogarsza się jakość powietrza w dużych aglomeracjach miejskich, szczególnie wzrasta proces problem głodu,
migrację, a co spowodowane jest między innymi z degradacją gleb i ubywaniem lasów. Więc to porozumienie paryskie, zgodnie z sugestiami Ojca Świętego, ma i wymiar globalny, czyli wszystkie państwa świata mają uczestniczyć w sprawach związanych z polityką klimatyczną, a polityka klimatyczna może być dobrym instrumentem do kreowania zrównoważonego rozwoju świata. I tu porozumienie paryskie właśnie naprzeciw temu wychodzi jako świetny załącznik, który zastępuje załącznik, który kiedyś nazywał się, a do tej pory jeszcze teoretycznie funkcjonuje, protokół z Kyoto. Jak naukowcy z całego świata oceniają to porozumienie klimatyczne? A więc w tej chwili trwa dyskusja i co jest wielkim sukcesem porozumienia paryskiego. Po pierwsze to, że rzeczywiście ma charakter globalny, ale z drugiej strony powrócono do korzeni polityki klimatycznej, gdyż wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze nie bierze się tylko z tego, że spalamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę czy też gaz, ale również z tego powodu, że nierozsądnie użytkujemy zasoby przyrodnicze, a mianowicie degradujemy gleby. Degradacja gleb to również wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż ten węgiel organiczny zamieniany jest na dwutlenek węgla. Degradacja lasów to jest również zwiększanie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, gdyż ten węgiel organiczny odgromadzony w procesie lasów zamieniany na dwutlenek węgla. Tutaj Wericze przedstawił Pan też przykład polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez Polskę. Tak, Polska jest, ja bym powiedział, liderem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Cóż to jest zrównoważony rozwój? Zrównoważony rozwój to jest nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka. Oczywiście byłoby to sloganem i jest sloganem, o ile byśmy nie przyłożyli dwóch podstawowych założeń. Pierwsze takie założenie to jest to, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju, w związku z tym musi użytkować zasoby przyrodnicze, i to jest nie tylko jego prawo, ale również obowiązek. I drugie założenie, że żadna z działalności gospodarczych nie musi pogarszać stanu środowiska przyrodniczego, a wręcz odwrotnie, może to poprawiać. I tu Polska jest rzeczywiście liderem w tym zakresie, dlatego że Polska, Polacy użytkują zasoby przyrodnicze, a te zasoby przyrodnicze ulegają nie tylko temu, że są w dobrym stanie, również poprawie. A jak się mierzy zasoby przyrodnicze i stan występowania różnych gatunków dziko żyjących, wśród gatunków takich są zwierzęta i rośliny, a wśród zwierząt są też te gatunki, które cały czas u nas w Polsce występują, ale też te gatunki, które do nas przylatują na okres np. rozrodnych, to jest cały szereg ptaków. I te gatunki ptaków przelatują, kiedyś występowały w całej Europie, ale migrują przez tą Europę wiosną, kiedy przylatują na rozród i odlatują stąd jesienią, kiedy wracają do ciepłych krajów, ale omijają skrzętne te gościnne strony Europy Zachodniej, a tylko w Polsce znajdują dobre miejsce do występowania rozrodu, co świadczy o tym, że tu są przyjazne warunki, a w związku z tym można powiedzieć, generalizując, użytkujemy te zasoby przyrodnicze, ale również nie istnieje tych zasobów przyrodniczych, które są a w stanie mierzy się występującymi gatunkami. Ale skoro już mówiliśmy o tych dwóch założeniach zrównoważonego rozwoju, to oczywiście te założenia będą również pewnym sloganem, o ile nie będziemy tego dokładnie mieli. Mam nadzieję, że za pomocą podstawowych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Pierwszy taki wskaźnik jest oczywiście to, że musi nastąpić wzrost gospodarczy,
wspiera wzrost gospodarczy, więc te pieniędzy w naszych kieszeniach. A więc pierwszy wskaźnik, no to oczywiście można powiedzieć o zrównoważonym rozwoju przy spadającym produkcie krajowym brutto, czy też produkcie narodowym brutto, może jest lepiej. A więc pierwszy wzrost gospodarczy. Drugi to są sprawy związane z populacją ludzką. Przecież my chcemy żyć dłużej, a więc wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju długości życia, ale równocześnie przy zdrowej strukturze populacyjnej. Ja chcę naprawdę dłużej żyć, ale na tym co młodzi pracować. I oczywiście nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju, czyli o ochrona bioróżnorodności. Nie można mówić również o zrównoważonym rozwoju przy pogarszającym się jakości powietrza. I tu służy konwencja klimatyczna. Polska jako jedno z niewielu państw świata, wśród państw rozwiniętych, dokonała